LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, małpa luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. W Sielpi trwa międzynarodowy plener artystyczny Świętokrzyskie Krajobrazy 2023. W dniach od 1 do 10 września artyści z całej Polski i zagranicy szukają tam twórczego natchnienia, podziwiając walory okolicznych miejscowości. Zwieńczeniem będzie wystawa robocza, która odbędzie się na koniec artystycznego spotkania. Na terenie ośrodka wypoczynkowego Łucznik w Sielpi obecnie znajduje się grupa 10 osób, a łącznie uczestników wydarzenia jest 30. Przez 10 dni malarze i fotograficy z Polski, ale też zaproszeni z zagranicy, Ukrainy i Francji, uwieczniali piękne okolice naszego regionu. Plener Świętokrzyskie Krajobrazy organizowany jest po raz 39. Od 1985 roku jest to chyba jeden z najdłużej organizowanych imprez na terenie naszego województwa. Organizujemy w różnych miejscach. Przewinęło się wielu znakomitych artystów. W tym roku jesteśmy w Sielpi. Wspomaga nas miasto i gmina Końskie, Koneckie Centrum Kultury. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej w Kielcach. Naszym terenem zainteresowania są takie miejscowości jak Kazanów, Modliszewice, Końskie, Stara Koźnica, no i wiadomo Sielpia. Spróbujemy w naszych pracach pokazać spojrzenie na to wszystko, co się nowego wydarzyło na naszym terenie. W tej chwili na miejscu tutaj mamy 10 osób, ponieważ robimy to w turach. Ogólnie uczestniczyć będzie w wystawie i w katalogu 30 osób. Uczestnicy korzystali z różnych technik malarskich. Niektórzy preferowali technikę oleju, a inni akrylu czy pasteli. Oczywiście są też fotograficy ze swoimi sprzętami. O wrażenia na temat tego wydarzenia zapytaliśmy jednego z uczestników. Sielpia, wspaniałe miejsce, nie po raz pierwszy jestem. Brałem udział również w plenerach fotograficznych Art Eco tutaj na zaproszenie. Tak samo tutaj przez PSEB jestem jako gość zaproszony. Bardzo mi miło z tego powodu. Teren jest urokliwy, zmienia się. Skupiam się na tym, żeby znaleźć coś istotnego tutaj, coś takiego charakterystycznego, co można opowiedzieć o tym miejscu w sposób bardzo taki kreatywny i taki, który zostanie zapamiętany nie tylko przeze mnie, ale właśnie zapamiętany i zapisany na obrazie. Szukając tych istotnych, takich niepowtarzalnych rzeczy, tutaj to jest bardzo dużo koloru, który mnie przyciągnął, i właśnie te mariny, które tutaj występują. Zawsze, czy to fotografia, czy to malarstwo, szkicowałem, rysowałem, a teraz wykonałem, o, że tak powiem. Także to w tych moich obrazach zawarłem taką harmonię wynikającą z koloru łódeczek, rowerów wodnych i tych marin, które wieczorem nabierają takiego tajemniczego wyglądu, a jednocześnie opowiadają o tym miejscu i o tych temperaturze wody, o świetle, jakie tutaj dominuje. Pragnę powiedzieć, że to jest wspaniałe miejsce i w tym miejscu wspaniali ludzie. To jest dobór przez kuratora wystawy dokonany, który wszyscy się bardzo dobrze rozumieją, wszyscy pracują w swoich technikach, mamy sobie wiele do powiedzenia. Cieszę się, że mogę w takim towarzystwie i w takim miejscu przebywać. Zakończeniem pleneru będzie robocza wystawa, która odbędzie się na terenie ośrodka wypoczynkowego Łucznik w Sielpi 10 września, czyli w niedzielę o godzinie 14. Oficjalna wystawa poplenerowa z wydanymi katalogami dzieł ma ukazać się w grudniu w Kielcach w Galerii Sztuki Współczesnej w Pałacyku Zielińskiego, a następnie ma powędrować do Buzka-Zdroju, Sandomierza, by na końcu dotrzeć do Końskich. W naszym mieście prawdopodobnie będzie można ją oglądać podczas Dni Końskich 2023.